Okej, Google, co ty wiesz o punkcie zwrotnym? Opowiem ci o tym YouTube kanale. Mnie się udało przeprowadzić wywiady z prowadzącymi tego kanału Tarasem i Mariuszem. Włączam wywiady. Pomysł na nasz kanał zrodził się w 2018 roku. Jak dzisiaj pamiętam, była to zima, kiedy spotkaliśmy się z Mariuszem i zaczęliśmy rozmawiać o tym, jakby skutecznie mówić o Bogu. I wpadliśmy po prostu na pomysł, a dlaczego nie podjąć się wyzwania takiego i nie zacząć prowadzić chrześcijański kanał. Jakiś czas potem pojechaliśmy na taką dużą konferencję chrześcijańską do Serbii i tam na jednym z wykładów olśniło nas. Mianowicie na scenie były trzy hasła: Connect, Inspire, Change, czyli łączyć się, inspirować i zmieniać. I wtedy zrozumieliśmy, że te trzy założenia dokładnie odpowiadają tym założeniom, które chcielibyśmy umieścić na naszym kanale. Mianowicie chcieliśmy się łączyć z innymi ludźmi i poznawać ich. Chcieliśmy również inspirować ich i motywować do działania, a także do podejmowania ryzyka na rzecz Boga. No i oczywiście zmiana, od której wszystko się zaczyna. Tak więc początkowo nasz kanał miał być międzynarodowy. Miał mieć język polski, ale również tłumaczenia na język angielski, a w późniejszym czasie także ukraiński i rosyjski. Osobiście dla mnie inspiracją było to, że przez wiele czasu oglądam różne kanały chrześcijańskie na YouTubie i zwłaszcza mnie zmotywował jeden, który jest w języku angielskim, The Bible Project. Są to bardzo krótkie takie historie w sposób graficzny zrobiony, przedstawiające Biblię i wszystkie historie, które zapisane w niej. A taką główną motywacją dla mnie było to, że będzie to kanał o Bogu. Że ludzie, którzy będą wchodzić i oglądać te filmiki, w pewien sposób doświadczą Boga i zrozumieją tak, jak chcemy Go przedstawić. Zaraz po Serbii pojechaliśmy do Rumunii i tam nagraliśmy nasze pierwsze odcinki. Był też z nami nasz dobry przyjaciel Andrzej, który nam w tym pomagał. I wtedy otrzymaliśmy taki pierwszy cios. Mianowicie straciliśmy część naszego materiału. Nie wiem, czy go nie skopiowaliśmy, czy zgubiliśmy, ale straciliśmy materiał o Vladzie Palowniku, który właśnie był kojarzony bardzo z krajem Rumunią, a my chcieliśmy go powiązać z historiami biblijnymi o demonach. I pamiętam, że wtedy to było takie bardzo nieprzyjemne uczucie, chyba nawet wtedy się pokłóciliśmy z tego powodu. Natomiast mimo tego widzieliśmy tam bardzo dużą opiekę Bożą, dlatego że spotkały nas dwa doświadczenia, których nie zapomnę nigdy. Gdy nagrywaliśmy filmik Transalpina, robiliśmy to na takiej dużej powierzchni, gdzie mnóstwo ludzi się zatrzymywało i podziwiało krajobrazy. I my również tam się zatrzymaliśmy i również ruszyliśmy naszym dronem. I w pewnym momencie spakowaliśmy się, pojechaliśmy dalej, mieliśmy już wjeżdżać na tą górę, na tą trasę Transalpinę i w pewnym momencie zorientowałem się, że nie mamy drona. Nasze serce stanęło bardzo mocno, zadrżało wręcz w naszym wnętrzu i wtedy szybko nawróciliśmy, pojechaliśmy drżąc cali, modląc się, żeby ten dron był tam na miejscu, świadomi, że było tam mnóstwo ludzi. I gdy zbliżamy się do tego miejsca, widzimy, że jest tam kilka samochodów, jest tam kilkanaście ludzi i wiedzieliśmy, że to jest niemożliwe, żeby tego drona odnaleźć. Oczywiście z tworzeniem takiego kanału wiąże się ogromne przedsięwzięcia. Nie tylko to jest związane z umiejętnościami, siłami, gdzieś tam czasem, przygotowaniem, ale również ze środkami, które musieliśmy po prostu poświęcić na ten kanał. I na początku nie wiedzieliśmy, że aż do takiego stopnia trzeba inwestować w różne sprzęty techniczne, które by umożliwiły tak nadawanie kontentu, który oglądacie teraz. Ale w zasadzie zainwestowaliśmy gdzieś tam swoje oszczędności i dzięki temu ten projekt ruszył. Chociaż na tym nie zatrzymaliśmy się i szukaliśmy aktywnie patronów. I powiem Wam, że za każdym razem, kiedy gdzieś tam szukaliśmy, to odpowiedzi były natychmiastowe. I dzięki na przykład wsparciom wiele osób, wiele fundacjom, dzięki temu dzisiaj możemy prowadzić ten kanał. Natomiast zgadnijcie, co się stało.
Gdy wyszliśmy z samochodu, to na łące leżało dużo różnych kolorowych śmieci. I wśród tych śmieci stał nasz dron białego koloru, czyli schował się pośród tych śmieci i w taki sposób nie straciliśmy drona. Jestem pewny, że nikt by nam go nie oddał. Druga sytuacja podobna do tej była, gdy wjeżdżaliśmy właśnie na Transfagarasan i pamiętam, że przed jednym tunelem zatrzymaliśmy się, aby również nagrać urywek z takiego pięknego krajobrazu, z takiego mostu. I wyglądało to tak, że była droga i był murek koło tej drogi. Znowu spakowaliśmy się, pojechaliśmy kilkaset metrów i też zorientowaliśmy się, że czegoś brakuje. Tym razem brakowało gimbala, który pożyczyliśmy od naszego również dobrego znajomego. I znowu, cali w strachu, wracamy i okazało się, że kilka samochodów czy kilkanaście przejechało tamtędy, a gdy my wróciliśmy, na murku stała czarna walizeczka z naszym gimbalem. I to było coś, co dało mi bardzo dużo stresu i chyba dużo siwych włosów na przyszłość, ale wtedy zobaczyłem, jak bardzo Pan Bóg się o nas troszczy. Nasz kanał nazywa się Punkt Zwrotny i myślę, że dla mnie takim osobiście przełomowym punktem zwrotnym w tworzeniu tego kanału i nie tylko w tworzeniu kanału, ale też patrzenia na Boga i zmiany jakby perspektywy doświadczenia z Bogiem, był to wyjazd do Grecji, który mieliśmy. W momencie, kiedy, pamiętam tą historię, siedzieliśmy na placu zabaw, było to miasto Lutraki, podszedł do nas Pan, który zaczął z nami rozmawiać w języku angielskim. Na pierwszy rzut oka wydało się dziwny, ale po kilku minutach rozmowy zaczęliśmy rozmawiać, zapytał nas, co tutaj robimy. Opowiedzieliśmy mu, że nagrywamy takie nowe odcinki, tak, które w zasadzie po raz pierwszy się pokażą na YouTubie. Dotyczą one chrześcijańskich tematów. I ten pan sam się zainteresował. I mieliśmy z nim naprawdę długą rozmowę o Bogu. Było to wspaniałe doświadczenie dla mnie. Nigdy nie myślałem, że w Grecji będę rozmawiał o Bogu jeszcze w obcym języku. Udało się nam również nagrać tego pana, który opowiadał swoje doświadczenie. Jimmy właśnie mieszka w Grecji, jest Amerykaninem z pochodzenia. Dzięki temu naprawdę wiele, wiele zrozumiałem, że misja jest wielowymiarowa i nawet jadąc w takie miejsca, nigdy nie wiesz, co na ciebie czeka. Grecja dla mnie osobiście jest przyjemnym krajem, w szczególności te duże porcje sałatek i ci mili kelnerzy, którzy już z ulicy zapraszają cię z dużym uśmiechem, abyś przyszedł do ich restauracji. Ale oprócz tego Grecja to jest taki większy spokój. Ludzie podchodzą tam do życia z większym luzem, z większym dystansem, z większym spokojem i chyba faktycznie idzie tam odpocząć i psychicznie, i mentalnie. Tam też poznaliśmy Jimmy'ego, którego serdecznie pozdrawiam. No i tam również nagrywaliśmy nasze pierwsze filmy. Pamiętam, że jedną scenę czasami, jedno zdanie powtarzaliśmy kilkanaście albo kilkadziesiąt razy. Chcieliśmy to zrobić do perfekcji, żeby te nasze pierwsze filmiki miały jakiś poziom. I pamiętam, że to było dość męczące. Przez to też nie wyrobiliśmy się z wszystkimi skryptami i ostatniej nocy przed wylotem jeszcze kończyliśmy mój skrypt pod Partenonem, gdzieś tam przy światłach, chociaż było też dużo ciemności i wtedy też przechodziliśmy taki duży stres, dużą nerwówkę, dlatego że wszyscy byli zmęczeni, wyczerpani, ale co było najważniejsze? Kanał i filmy. No i później dostaliśmy się na lotnisko i wszyscy po prostu padliśmy z wycieńczenia. Warto pojechać w te miejsca biblijne, dlatego że wtedy, kiedy przyjechałem do Koryntu po raz pierwszy, zobaczyłem te ruiny starożytnego miasta, popatrzyłem właśnie na ten rynek i to miejsce, gdzie apostoł Paweł głosił i mówił o Bogu, a zarówno pracował i po prostu żył jako normalny człowiek w tym mieście, uświadomiłem sobie, że rzeczywiście to miejsce łączy wielka, ogromna historia, która wiąże się z chrześcijaństwem. A dzisiaj ja w XXI wieku, przyjeżdżając do takiego miejsca, również tworzę historię, dlatego że mówię
inaczej trochę o Bogu, wspominam tą historię i powiem wam, że to mnie bardzo, bardzo podniosło. Zdecydowanie najbardziej klimatyczne miejsce w Koryncie to jest rynek, chodzi o starożytny Korynt przede wszystkim. Aczkolwiek warto również pojechać troszeczkę do góry na Agorę. Kanał ruszył w roku 2019, a więc przygotowania tak naprawdę trochę trwały. Wykorzystaliśmy do tego okazję Święta Narodowego Dnia Kobiet i wtedy spotkaliśmy się w Warszawie, kupiliśmy około 30 tulipanów i do nich dołączyliśmy wizytówki Connect Inspire Change. I w taki sposób zrobiliśmy kolejny filmik, właśnie promocyjno połączony z docenieniem wszystkich kobiet. I to było bardzo ciekawe doświadczenie, a datę tą zapamiętam chyba na zawsze, dlatego że 7 marca to również data moich urodzin. To, co ukazuje się każdego tygodnia w niedzielę, różne filmiki chociażby, czy motywacje, które dla was robimy, vlogi lub świadectwa różnych ludzi, wymaga ogromnej pracy, czasu, również umiejętności. Często nam nie wychodzi różne warunki, też podczas nagrywania i wybaczcie za może za dźwięk, za różne gdzieś tam wtopy związane z kamerą czy obrazem, ale to jest dopiero rok. Uczymy się za każdym dniem i chcemy dla was robić jak najbardziej taki jakościowy content chrześcijański, myśli, treści, który by mógł również was podnosić i dzielić się po prostu swoim doświadczeniem o Bogu. Mało tego, przecież Rzym to armia, więc człowiek, który był szkolony... Kolejną naszą ważną wyprawą był Rzym. Był to maj 2019 rok i pamiętam, że gdy przyjechaliśmy na miejsce naszego pobytu, to trochę się rozczarowaliśmy. Nie samym Rzymem, ale pokoikiem, który otrzymaliśmy. Wiem, że to trochę odbiło się na całość naszej wyprawy, ale poza tym Rzym był przepięknym miejscem pod kątem architektury i naprawdę mieliśmy tam bardzo dobry czas. Mieliśmy już wtedy większe doświadczenie, większe umiejętności i nagraliśmy też więcej filmów. Szło nam to sprawniej i łatwiej. Pamiętam też, że wtedy Taras spróbował nagrać swój pierwszy vlog przy Panteonie, co wyszło mu bardzo fajnie i to również dało nam nowe pomysły na nasz kanał, a oprócz tego również spróbowaliśmy tam naszych pierwszych luźnych rozmów, czyli dosłownie pod bazyliką Piotra siedliśmy sobie w dwójkę i rozmawialiśmy na temat tego, czy Jezus jest wariatem, czy mądrym gościem i to później również zapoczątkowało kolejne luźne rozmowy. Powrót też był bardzo ciekawy, nie obył się bez przygód, dlatego że spóźniliśmy się na jeden autobus i pamiętam, że gdy dojechaliśmy na dworzec główny, a z dworca mieliśmy wziąć jeszcze jeden autobus, to praktycznie została tylko ponad godzina do odlotu naszego samolotu, a sam autobus jeszcze miał jechać około 20 minut. Natomiast na lotnisku na ostatnie minuty zdążyliśmy i to kolejne doświadczenie, które zapamiętamy na bardzo, bardzo długo. Myślę, że warto by było trochę odsłonić tajemnicę dotyczącą przyszłości naszego kanału i tego, co chcemy realizować. Jak wiecie, mamy takie trzy obszary: życiowe historie, motywacje i vlogi, ale w przyszłości planujemy stworzyć taki serial, może serię takich odcinków dotyczących życia ludzi. Myślę, że będzie fajny projekt. Nie mogę wszystkiego wam powiedzieć, bo nie jest czas na to, ale myślę, że warto czekać na te odcinki. Na rok 2020 zaplanowaliśmy zmiany. W międzyczasie podszkoliliśmy się z YouTube'a, z reklamy i z tego, jak powinien funkcjonować kanał, a również co do tej pory robimy źle. I dzięki temu zawęziliśmy nasze filmy do trzech kategorii: vlogów w kolorze żółtym, motywacji w kolorze zielonym oraz świadectw ludzi, czyli historii ich życiowych w kolorze czerwonym. I również zmieniliśmy nazwę z Connect Inspire Change na punkt zwrotny, co również podsunął nam nasz dobry przyjaciel Darek. I od tej pory nasz kanał widnieje i jego miniaturka jako dwie twarze. Pół twarzy Tarasa i pół mojej. Gdybym miał powiedzieć szczerze, to najwięcej roboty przy tworzeniu takich filmików jest na etapie preprodukcji. Wtedy, kiedy musisz mieć storyboard, sceny zaplanowane,
zobaczyć lokalizację, czy nadaje się w ogóle do nagrania, czy pasuje do całego motywu historii, którą chcemy Wam przedstawić. Oczywiście musimy być również reżyserami każdego filmiku, pisać, myślić chociażby w tezach, ale taki scenariusz za każdym razem powstaje i nie jest go łatwo również napisać, ponieważ czasami różne życie jest i czasami mamy inspiracje, czasami po prostu nic nie pojawia się w naszych umysłach, co by kolejnego stworzyć, więc to jest taki długotrwały proces i dosyć trudny, aby stworzyć taki jeden właśnie filmik. Chcę Wam bardzo, bardzo serdecznie podziękować Wam, widzom, bez których nie byłoby tego kanału. Chcę podziękować tym, którzy wspierali nas finansowo, zwłaszcza ASI Polska i Wydział Transeuropejski. Chcę podziękować wszystkim, którzy pomogli w tworzeniu naszych materiałów wideo oraz którzy wspierali nas w modlitwach. I wszystkim tym, których nie jestem tutaj w stanie wymienić, ale Wy wiecie, że mówię o Was. Dziękuję Wam bardzo serdecznie, a my widzimy się już wkrótce. Dołączam się do wszystkich życzeń i podziękowań, które powiedział Mariusz. Dziękuję Wam przede wszystkim widzom, bez których ten kanał nie udałby się. A dzisiaj jest poniedziałek, ja idę skończyć montować ten odcinek, który przed chwilą oglądaliście. Dajcie suba, polubcie kanał i do zobaczenia.